Bez medycy. No to już masz po praktyce. Które są na słupku. To potem można poznać samochód o najwyższej mocy. Ten ma 460 koni, silnik V8, 4,7 litra, wolnocący, dlatego taki piękny dźwięk. Dodatkowo po włączeniu przycisku Sport przedstawiają się takie zaworki w tłumikach, które pozwalają, że część paliw wylatuje sobie swobodnie, dlatego taki piękny dźwięk. Było słychać, tak. Samochód tak naprawdę nie jest typowym samochodem sportowym, mimo to, że potrafi rozpędzić się do 300 km na godzinę, tylko to jest samochód Gran Turismo, czyli do wygodnej jazdy na długie dystanse, ale z poczuciem, że ma się bardzo dużą moc do dyspozycji. Ten samochód ma aż 5 metrów długości. Rozstaw osi jest większy niż w Range Roverze, w sensie wielkich samochodzie. Także wygodnie siedzą 4 dorosłe osoby. Na tylnym siedzeniu, jak ktoś będzie chciał, zapraszam, można się przymierzyć. Osoba, która jest mojego wzrostu, sobie może usiąść i podróżować daleko i bardzo wygodnie. No i generalnie to tak grupa tyle o tym samochodzie. Jak są wszystkie pytania, to proszę odpowiedzieć chętnie. Opowiem, jeżeli ktoś chce. Można na tylne siedzenie? Można na tylne, tak. Lepiej jest z drugiej strony. Nie, bo generalnie chciałbym zrobić coś z tyłu. No właśnie tak. No to się zdarza, ale... To jest z tyłu właśnie tak. Dobrze.